Siemano koniaro i koniarzu, w dzisiejszym odcinku oczywiście kolejne abstrakcyjne SSO. Jeśli się nie mogliście doczekać, to dzisiaj dużo się będzie działo, będzie nowy shader, ale oczywiście zanim do tego przejdziemy, ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom. A tym razem są to Agata Zimny, Ruda MSP oraz Wiśka. Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie wam się wyświetlają na ekranie. Jeśli ty chcesz do nich dołączyć, albo na przykład też dołączyć do mojego klubu, to na dole masz przycisk wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. Jak co odcinek inspiruję się waszymi pomysłami w komentarzach i w dzisiejszym odcinku jako pierwszy komentarz i pierwsze zadanie będzie, żebym zrobiła wyścigi w jodowym gaju i mogę się pomylić tylko dwa razy, więc będzie bardzo ciężko. Ale właśnie, nie pokazałam wam jeszcze jaki dzisiaj shader będzie na odcinku i powiem wam, że chyba troszeczkę przeceniłam moje możliwości, ponieważ myślałam, że ten shader z zeszłego odcinka będzie trudny, a nie był. A dzisiaj myślałam, że będzie łatwy, ale spójrzcie tylko, chyba nie będzie taki łatwy. Chyba nie będzie taki łatwy, widzowie. Coś mi się wydaje, że będzie przerąbane. Jest gorzej niż było, nie wiem nawet co się dzieje, mój koń w ogóle jest jakimś nie wiadomo czym. Dzisiaj jest zygzakowy shader, ale trudno, nie poddajemy się, trzeba próbować. Ja lecę do jodowego gaju i widzimy się tam na wyścigach. Dobra, nie ukrywam, że się troszeczkę tepnęłam tutaj. Spróbuję dojechać sobie do tych wyścigów. Wiecie co, żeby zrobić dwa błędy tylko, to ja prędzej, nie wiem, się zesram. O Boże, co tu tyle ludzi jest? Jakoś dużo ludzi tu jest. Co tu się dzieje? Nie widzę nic. Nie wiem, czy w ogóle będę miała jak kliknąć w te wyścigi. O Boże święty! I właśnie, bo to są te wyścigi, co się powtarzają. Dlatego tu jest tyle ludzi, Boże. Dobra, zacznijmy sobie może od góry sobie zaczniemy, żebym pamiętała, który jechałam, który nie. Jezu, strasznie cienko to widzę. Strasznie cienko widzę ten shader, powiem wam. Dobra, tu jest na pewno strzałeczka, tu też. Boże, koń się mi zygzakował. Halo, halo. Nie, czy to już jest błąd? To chyba już jest błąd, ale nie no, nie może być błąd. Czekajcie, bo ja tak sobie myślę, czy da się w ogóle robić błędy w jodłowym gaju? Nie da się, bo nie ma takich stricte przeszkód. Tylko mam pojechać do danego punktu. Jezu, co tu się dzieje? Nie, dobra, jeszcze raz. I nie wiem, czy to się już liczy jako błąd, czy nie. Ja chcę, nie no, muszę przynajmniej pojechać jeden wyścig, bo to będzie jakaś tragedia. Boże, koniu, czy ty dobrze się czujesz? Ciekawe, jak ty się czujesz w tym shaderze. Wygląda co najmniej, jakbyś miał dostać skrętu żołądka. Ja nie wiem, co się dzieje. Ja myślałam, że tamtej shader jest prosty. Serio, tak myślałam. Serio. Z jakiegoś powodu są to najtrudniejsze zawody chyba, jakie mogłam sobie wybrać. Znaczy, jakie mogliście wy mi wybrać właściwie. Dobra, czekajcie, tu. Pojadę trochę, czekajcie, spróbuję pojechać trochę na pamięć. Pojadę powoli, ale pojadę trochę na pamięć. O, dobra, przeskoczyła most. O mój Boże, przeskoczyła most. Dobra, dobra, tu lecimy powoli. Tu lecimy w prawo. Co nie? Hopsa, dropsa. Dobra, gdzie? Gdzie teraz? Dobra, ja teraz przestawiłam mój mózg na totalnie inny poziom teraz i dlatego to działa, ale bez błędów to ja tego raczej nie pojadę, bo chyba to już się liczy błąd, jak walnę w ścianę na przykład, a robię tutaj to notorycznie cały czas. Boże, ale serię wybrałam. Jezus Maria, flater. Gorszego pomysłu nie mogłaś wybrać. Jestem masochistką po prostu w tej grze, naprawdę. Lubię się torturować w tej grze chyba, wiecie? Ta seria bardzo to pokazuje, że lubię się torturować w tej grze. Czekajcie, czekajcie, tu jest strzałeczka, więc tu chyba będzie... O, tak, tak, patrzenie na mapę troszeczkę pomaga. Ja chyba zrezygnuję z tych innych wyścigów, ale ja nie mogę psychicznie. Boże, koniu, możesz się uspokoić? Pytanie, czy mój koń psychicznie z tego wyjdzie. No i dupa. Spróbuję pojechać inny wyścig z tego jodłowego gaju. Kocham życie, widzowie, naprawdę. Kocham życie i kocham grać w tych shaderach. I później zrobimy sobie kiedyś głosowanie na najgłupszy shader z całej tej serii. Jak już wykorzystam wszystkie shadery, aczkolwiek to będzie pewnie bardzo, bardzo długo. Chociaż no nie wiem, ale wydaje mi się, że dość dużo jest tych shaderów. Jeszcze trochę ich na pewno jest, ale można sobie zrobić takie głosowanie, który z nich jest najgłupszy. Jak na razie ten jak najbardziej na podium jest. Dobra, zobaczymy sobie, jaki jest drugi wyścig. Jak mi... O Boże, to jest naprawdę jeszcze gorsze niż wszystko, co było wcześniej. Oj, przeceniłam swoje umiejętności. Ej, to wygląda jak tamten wyścig. Albo jestem głupia, albo jestem głupia. Jedno z tych dwóch rzeczy na pewno. Nie, no chyba wybrałam inny wyścig niż wtedy. Dobra, tędy. Kłoda. Tutaj jest coś. Na pewno.
pewno coś jest. O Boże, koniu, jeszcze mój ziemnior. O właśnie, nie przedstawiłam wam mojego ziemniora, ale pewnie go znacie. Morning Bone, of course. Ej, ten koń, co nie? Jak wróci dzisiaj do stajni, to powie wszystkim innym koniom w stajni: ej, stary, nie uwierzysz mi, co dzisiaj robiłem. Boże, dobra, jeszcze raz. Ja się aż tak łatwo nie poddaję. Chociaż tutaj faktycznie szanse są bardzo mierne. Teraz mi nie idzie aż tak źle. Znaczy, to już znam troszeczkę na pamięć, bo to ten moment już wtedy przejechałam na tym shaderze. No i tu mam problem z tym momentem, bo nie wiem kompletnie, gdzie co jest. Nie mam pojęcia nawet, gdzie jest mój konia, na nim siedzę. W tym odcinku na tym shaderze już mi nie jest tak do śmiechu, jak na poprzednich. Chyba wychodzę stąd. O mój Boże, wiecie, jakie mam kolejne zadanie? Żebym pojechała do nowej grani, do Jamie i zrobiła tam pieczenie ciasta. Dzisiejszy odcinek będzie mi się śnił po nocach jako koszmar. Jak jadę sobie tak o po drodze, to jakoś sobie radzę, ale naprawdę jest strasznie ciężko, Boże. Co prawda nie kręci mi się tak w głowie jak na tamtym, ale cały czas mam w ogóle głowę przychyloną i teraz to zauważyłam. To jest aż dziwne, dobra, gdzieś ona tutaj robiła te wypieki, tak? Nie, nie mówcie, że ja nie mogę zrobić u niej tego wypieku. Czy jak ja mam tutaj zrobioną reputację, to nie mogę? Niemożliwe, czekajcie. Nie mogę u Jamie zrobić tych wypieków? Jakim cudem? A mogę wejść do domu? No mogę wejść do domu, ale nie mogę piec? Nie, no nie gadajcie nawet, że nie mogę piec. Ej, ja się jarałam na to zadanie. Gdzie jeszcze mogę upiec coś? Ej, Jamie, no czemu nie mogę for fun? Czemu nie mogę for fun upiec? Ej, dobra, wiecie co? Naprawdę się zawiodłam. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zawiedziona. Jak to mogło w ogóle do tego dojść? Niestety Jamie nie wierzy w moje zdolności kulinarne. Niestety nie chce mnie dopuścić do kuchni. Może i dobrze, bo w tym shaderze, właśnie w tym, ja nie wiem, co by było w tej kuchni. Nie ukrywam, że mi jest przykro, bo chciałam sobie serio upiec coś. Naprawdę mi jest przykro teraz. Ej, chyba że mi napiszecie, gdzie jeszcze można piec, bo ja sobie nie przypominam, czy można piec jeszcze. Kurde, to było takie fajne zadanie. Dobra, następne zadanie to pojechać na mistrzostwa i mieć co najmniej 5. miejsce, więc sobie pojadę na mistrzostwa. Ale kurde, tak mi jest szkoda, że nie zrobię tego. Wybaczcie, ale muszę sprawdzić, jakie są mistrzostwa o tej godzinie, bo inaczej tego nie zrobię. Dobra, ja się zapiszę tutaj jeszcze. O ile w ogóle ukończę te zawody, bo patrząc na to, co się dzieje, to wątpię, że w ogóle je ukończę. No, ale bądźmy do dobrej myśli. Sorry, że ja dzisiaj tak pesymistycznie, ale no właściwie bardziej realistycznie patrząc na to, co się dzieje. Znaczy podchodzę do tego bardziej realistycznie. Czy to jest tak? Nie mam pojęcia. Jesteś uczestnikiem, chyba jest napisane. Mam nadzieję przynajmniej. Jeśli spotkam tutaj jakichś widzów, to sorry, że wam nie odpiszę, ale jakby nawet nie ogarniam. Ktoś napisał, właśnie widzę, flatter. Siema, tylko że... dobra, wybaczcie, musiałam teraz napisać na zwyczajnym, bo bym nie miała serca, jakbym nie odpisała. Naprawdę. Wiecie co? Średnio to widzę, to moje 5. miejsce. Jeszcze zwłaszcza na tych wyścigach, Boże. Znaczy na tych zawodach, na tych mistrzostwach. Jezu, flatter. Już mi się miesza wszystko. Tak samo jak na ekranie się miesza, tak samo w mojej głowie się już mi wszystko miesza. Dziewczyny, wybaczcie. Mam nadzieję, że obejrzycie ten odcinek i będziecie wiedziały, dlaczego byłam taka mało gadatliwa. No nie, mój koń siedział! Wiecie co? Bo w ogóle generalnie tak jest. Dobra, nie, czekajcie, muszę się teraz skupić. Generalnie tak jest, że jak robisz specjalną animację... O Jezus Maria. Jest start zawodów. O Boże, zrobiłam to. To tej animacji nie ma, ale ten mój koń dalej siedział i przez to... O, w dupę jeża! Przez to trochę miałam falstart, więc już 5. miejsca na pewno nie będę miała, ale wydaje mi się, że największym wyczynem dzisiejszego odcinka to będzie, jeśli ukończę te zawody. Czemu masz taką tłustą dupę i nie chcesz na niej usiąść? Nie, no wybacz, Morning Bone, nie chciałam cię obrażać, ale rozumiesz, jesteś koniem ziemniorkiem, no. To, że masz tłustą dupkę, to nie znaczy, że to jest coś złego, po prostu troszeczkę mnie poniosło. Powiem wam tak, że mam jakieś dziwne ograniczenie. Nie mówcie, że oni już to skończyli. Nie ma opcji, że oni już skończyli. Ej, to jakaś cheaterka musiała skończyć te zawody, skoro ja już mam teraz odliczanie. No proszę was. Jestem wolna, ale nie aż tak. O mój Boże. Czy ja ukończę te zawody? Może? Koń, jedź, jedź, proszę, proszę. Nieważne, że zrzutka, nieważne, że zrzutka, jedź. O, w dupę jeżdża, chyba to ukończę. Dobra, wiecie co? Nie wiem, która będę. Ja tylko szybko sprawdzę, która byłam. Byłam ostatnia, ale nic się nie stało, nic się nie stało. Słuchajcie, ja jestem z siebie dumna, bo to jest największy wyczyn dzisiejszego odcinka. W tym shaderze udało mi się pojechać mistrzostwa w nowej grani. Mistrzostwa w stajni Murland, wybaczcie. Ja jeszcze wracam do mojej stajni, ponieważ zrobię ostatnie zadanie na dziś. I to jest bardziej realne. Dostałam takie zadanie, żeby zrobić jakieś
jakiś outfit. W sumie tego perszeronka. Big Rabbit. O, Big Rabbit! A, ty masz jeszcze pierwszy poziom. Boże, muszę na tobie pojeździć, Big Rabbit. Kto wie, ten wie, o co chodzi z Big Rabbit. Napiszcie w komentarzach, jeśli pamiętacie. Spróbuję zrobić jakiś outfit dla Big Rabbit. Włączamy shader. O mój Boże, Big Rabbit, co się z tobą stało? Już mi się bardzo to nie podoba. Przejdźmy na konia, bo zrobimy głównie na konia outfit. Dobra, może zróbmy sobie jakiś żółty outfit na niego. O, ten czaprak na niego wchodzi, a tamten żółty nie wiem, czy nie będzie lepszy. Chyba będzie lepszy, ale tak szczerze to nie wiem. Nie wiem, bo za dużo mi to nie daje, ale jednak coś tam widzę. Dobra, tu też są czapraki. Tu są ogłowia. O mój Boże, mam przesrane. Na pewno jakieś brązowe. Wydaje mi się, że to może być. To jest brązowe i chyba z złotymi uprzążami i wędzidłami, więc tak. Znaczy wędzidłem. Jest tylko jedno wędzidło flatter w ogłowiu. Dobra, tutaj są torby, ale ja bym przeskoczyła na siodła. Siodła są tutaj. Ej, czy wchodzą na nie te siodła, te takie hiszpańskie? Nie mam pojęcia, co tam jest napisane. Oczeruj... Nie wiem, nie umiem czytać chyba. To jest chyba to siodło. Tak, tego nie można na terasę, ale się wkopałam. Teraz muszę to odklikać. Dobra, to wydaje mi się, że zostaje to siodło. Ono jest chyba git. Trzeba wrócić do toreb. No torba, o, jest ta z żółtym. Jest ta z żółtym, jeśli ją trafię. O, dobra. Owijasy żółciutkie. Ej, dobra, to nie jest aż tak źle z outfitem. Nie jest aż tak źle. Co jeszcze koń potrzebuje? Jakieś dodatki może. Bez tego to koń nawet nie może jeździć bez żadnej kokardki. Tak, jak tak może. O, jest żółta kokardka, idealnie na dupcie. Jeszcze wystarczy... O, to ja wezmę kwiatuszka. To jest na głowę czy na ogon? Nie widzę, czy to jest na głowę. Koniu, pokaż tą głowę, no. Tak, to jest na głowę, bo to jest na tyłek. No, mogłabym dać nawet ten kwiatek, ale nie, no dobra, niech będzie różnorodnie. O nie, muszę zjechać znowu na dół i zobaczyć jakby... Gdzie koń, Boże, co się z tobą dzieje? Muszę teraz wybrać zwierzaka. Tak, tu są zwierzaki. O, wydaje mi się, że ten kabaczek będzie pasować. I co, postaci już nie będę ubierała, bo chciałam w sumie stricte konia. Nie wiem, jak mam to wyłączyć teraz, tak szczerze. O, dobra, escape, jak kliknie się, to jest git. Uwaga, outfit reveal. Za 3, 2, 1. O, okej. Okay. Zrobiło się to siodło ujeżdżeniowe. Nawet nie wiedziałam, że to jest to siodło ujeżdżeniowe. Okej, okay, ten brązowy nie do końca jest taki jak to siodło. No ale trudno. Ogólnie... Ej, ale mi się nawet trafiło. Ja myślałam, że to jest zwyczajne siodło, takie wiecie, przestronne. A to jest siodło ujeżdżeniowe. Akurat czaprak też jest ujeżdżeniowy. Więc to mi się tak idealnie trafiło. Tutaj kokardeczki. Akurat chyba obie te kokardki by bardziej pasowały niż ten kwiatek. Ale ogólnie chyba jest git. Dobra, więc tak by się prezentował mój outfit w tym shaderze zygzakowym, tak go nazwijmy. Wydaje mi się, że serio nawet spoko wyszedł. Robienie outfitów w tych shaderach nie jest aż takie trudne, chyba najłatwiejsze tak naprawdę. Chociaż jest taki jeden shader, który robienie outfitów będzie po prostu hitem. Ale czekajcie po prostu na następne odcinki, bo to będzie po prostu bomba. Pamiętajcie, żeby pisać mi propozycje, jakie mogę robić w następnych odcinkach. Oraz ja oczywiście jak zawsze przesyłam wam gorące pozdrowienia.